Emilia, czy przyjęłaś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela? Tak. Czy wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał za Twoje grzechy? Tak. Czy postanawiasz żyć świadomym życiem dla Jezusa? Tak. Postanawiasz się być światłem? Tak. Okej, okay. Więc ja Cię dzisiaj chrzczę na podstawie Twojej osobistej wiary i Twojego wyznania, okej? Okay? Chrzczę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy, że stara Emilia umarła i została teraz wzbudzona do życia nowa Emilia. Wierzę głęboko w to, że kiedy Ty się przyznałaś do Jezusa, to był to jeden gest, a teraz chrzest jest kolejnym gestem, że Jezus przyznaje się do Ciebie. Amen.